Nastia, pytanie do ciebie. Czym zajmujesz się na co dzień? Nad czym obecnie pracujesz? Jakimi projektami? Obecnie pracujemy nad projektem, który niedawno zaczęliśmy, nad badaniem użytkowników, którzy zażywają substancje psychodeliczne. To jest projekt robiony przez trzy zespoły: zespół z Uniwersytetu SWPS, z Instytutu Nęckiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, i to jest taki duży projekt. Na razie wystartowaliśmy z online'ową częścią badania, ale oczywiście mamy w planach pomiary neuronaukowe, czyli EEG i fMRI. Oraz też planujemy prowadzić badania w tym samym zestawieniu nad osobami, którzy zażywają medytacji, praktykują medytację. Też niedawno udało się uzyskać dofinansowanie na ten projekt psychodeliczny przez Narodowe Centrum Nauki. Także działamy. Na razie pandemia nam pokrzyżowała plany z pomiarami, bo mieliśmy ruszyć na jesień, ale mamy co robić w tej części kwestionariuszowej. Okej, super. Nastia, dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać zarówno o psychodelikach, jak i o uważności.